Na dzisiejszych korkach zajmiemy się wyciąganiem czynnika przedpierwiastek. Rozwiążemy sobie parę prostych zadanek. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytanka czy pomysły, jak utrudnić sobie to zadanie, to zapraszam do pisania. Zatem zacznijmy od najprostszego przykładu, jaki mi przychodzi do głowy. Powiedzmy pierwiastek z 8. Tylko sobie pogrubię troszkę, żeby było widać. Pierwiastkiem z 8. I to się równa. I teraz tak, wiemy, że pierwiastka z 8 nie możemy wyciągnąć, no i trzeba poszukać tam jakiegoś czynnika, który będziemy w stanie zrobić. A to jest właśnie czwóreczka. Czwóreczkę będziemy mogli pierwiastkować, zatem ją sobie podkreślamy i normalnie wyciągamy pierwiastek, no bo pierwiastek z 4 to jest właśnie 2. Natomiast dwójeczka zostaje pod pierwiastkiem, ta druga, i mamy wynik. Spróbujmy sobie podobną sytuację, pierwiastek z 18 zrobić. No i mamy w ten sposób, że pod pierwiastkiem mamy 9 razy 2. Ponieważ 18 to właśnie 9 razy 2. Również 18 to 6 razy 3, ale zwróćcie uwagę, że ani trójki, ani szóstki nie będziemy w stanie wyciągnąć przed pierwiastek. A tutaj 9 do pierwiastka to jest 3. No i dwójeczka zostaje pod pierwiastkiem. Zróbmy coś trudniejszego, powiedzmy pierwiastek z 75. Pierwiastek z 75 to jest 25 razy 3 i wtedy możemy wypierwiastkować 25, podkreślamy, to jest 5 pierwiastków z 3. Spróbujmy może coś trudniejszego. Pierwiastek z 72 to jest równe. Macie jakiś pomysł? O tak, dokładnie. 36 razy 2. Wtedy możemy pierwiastkować 36 i to jest 6 pierwiastków z 2. Spróbujmy sobie zrobić proste zadanko, a mianowicie do pierwiastka z 2 dodać pierwiastek z 50. To jest równe. I teraz tak, z pierwiastkiem z 2 już nic nie zrobimy, on jest jakby w najprostszej postaci, natomiast 50 możemy rozbić. To jest plus pierwiastek z 25 razy 2 równa się pierwiastek z 2 plus 5, tu jest plus oczywiście, plus 5 pierwiastków z 2 równa się 6 pierwiastków z 2. W ten sposób to zadanie powinno wyglądać. Powiedzmy, zróbmy sobie następny przykład, może z jakimś wyższym pierwiastkiem, innego, wyższego stopnia chodzi mi. Pierwiastek trzeciego stopnia z 18. Nie, z 18 nie. Z 54. Nie wiem, dlaczego 18 mi się powiedziało. O, pewnie dlatego. 54 to jest, nie zapominajmy o trójeczce, to jest 27 razy 2. Zatem 27 do pierwiastka trzeciego stopnia to jest 3. Piszemy 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 2. To jest koniec. Spróbujmy, może trochę łatwiejsze, wyciągnąć sobie pierwiastek trzeciego stopnia z 32. Szukamy pierwiastków najbliższych, jakie mogą być. No to co? 2 do trzeciej to jest 8. No i zwróćmy uwagę, że 8 mieści się tu ileś razy. A dokładnie, tak, dokładnie 8 razy 4. Równa się i pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Wiemy, że pierwiastek drugiego stopnia, kwadratowy, taki zwykły, z 4 możemy wyciągać, natomiast trzeciego stopnia już nie, tylko z 8. No i cóż, myślę, że to byłoby na tyle. Piszcie, jakbyście chcieli jakieś bardziej skomplikowane zadania, to będę zamieszczał. No to trzymajcie się.